Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Rozmowa dnia dzisiaj w dosyć nietypowym miejscu, bo na starym cmentarzu w Nowym Sączu, a rozmawiać będziemy z panem Jakubem Bulzakiem, prezesem Związku Sądeczan, jednej z organizacji pozarządowych, które organizują kwestię od 20 lat, corocznie organizują kwestię Ratujmy, Odnawiajmy Sądeckie Nekropolie. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. I zaczniemy może od tego, ja wiem, że to troszkę takie wyświechtane zawsze, ale tak no jednak kwestię podsumować musimy. W tym roku padł kolejny rekord. Przypomnijmy, ile pieniążków udało się zebrać. Tak, rzeczywiście rekordowa zbiórka, 24 502 zł i 49 groszy. I to jest rekord pobity o 18 zł. Tutaj też już wszystkim opowiadam tę anegdotę, ponieważ kiedy 2 listopada podsumowaliśmy kwestię, zanieśliśmy pieniądze do banku i tam bankowcy urzędowo je przeliczyli i jak tylko podali mi kwotę na wyciągu, na rachunku, ja od razu już miałem SMS-a przygotowanego, tylko dopisałem kwotę i w głowie zacząłem odtwarzać wcześniejsze liczby i wydawało mi się, że to jest drugi wynik. I wszystkim mediom, stowarzyszeniom rozesłałem SMS-a, drugi wynik w historii, to już nawet gdzieś tam w mediach, w internecie się pokazało, po czym ktoś ze moich znajomych zwrócił mi uwagę, ale słuchaj, właśnie znalazłem artykuł sprzed 2 lat i tam jest kwota o 18 zł mniejsza, więc sprawdź to jeszcze. Ja rzeczywiście wtedy w komputerze już sprawdziłem dokładne przeliczenie i tak się rzeczywiście okazało, że sądeczanie mimo przerwy rocznej o akcji nie zapomnieli, wręcz przeciwnie, pokazali hojność jeszcze większą niż wcześniej i przede wszystkim to jest pierwsza rzecz, o której chyba trzeba by powiedzieć, to są słowa podziękowania do wszystkich sądeczan, którzy wsparli tę akcję, którzy się w nią zaangażowali, którzy rozumieją, że cel, dla którego zbieramy, jest naprawdę ważny, istotny. Myślę, że tak, rzeczywiście, jeśli chodzi o podziękowania, to są one tutaj najważniejsze, bo sądeczanie okazali po raz kolejny swoje hojne serce i to, że jednak los tych nagrobków, które często są historyczne, często są zapomniane w różnym stanie, jest im bliski. Natomiast tak sobie myślę jeszcze, że 2 słowa na temat samej kwestii. Kwota rekordowa, chociaż nie to jest najważniejsze, powiedzmy sobie szczerze. Natomiast udało się zebrać, mimo iż chyba to kwestowanie było w nieco mniejszym zakresie przeprowadzone, bo pamiętam lata, że dzięki układowi dni, tak, były one prowadzone na przykład przez 3 dni. Teraz było nieco skromniej. Dokładnie. Bywały lata, że kwestowaliśmy na przykład przez pełne 2 dni, to znaczy i jednego, i drugiego dnia wszystkie stanowiska były obsadzone w pełnych godzinach, czyli tak jak zazwyczaj od 9 do 16. W tym roku, podobnie jak już chyba 2, 3, 4 lata temu, udaje się nam w drugim dniu, czyli poza pierwszym, to jest albo właśnie 31, albo 2 listopada, udaje nam się uruchomić jeszcze jedno dodatkowe stanowisko na cmentarzu komunalnym, natomiast ten pierwszy jest obsadzony w całości. W tym roku też rzeczywiście nie udało nam się zebrać obsady na cmentarz Heleny. Tam też przez kilka lat udawało się nam kwestować. No to wynika też troszeczkę z no, takiej pokoleniowej zastępowalności, czy może czasem braku zastępowalności pokoleniowej, ponieważ zdecydowana większość osób kwestuje albo 20 raz, albo blisko 20 razu. Ja sam nawet, trudno mi to jest uwierzyć, że dołączyłem chyba przy 4. kwestie, czyli też już zdecydowaną większość kwest mam za sobą i niestety części kwestarzy nie ma już z nami, bo odeszli. Nawet w ostatnim roku przynajmniej 2 osoby, o których na pewno wiem i pamiętam, że w ciągu minionego roku te 2 osoby zmarły, a kwestowały zawsze, chyba od samego początku. Część kwestujących z racji wieku, z racji zdrowia również niestety no, odmawia nam z wielką przykrością. Chętnie by jeszcze się w to włączyli, ale godzinne stanie przy niewiadomej zawsze pogodzie, w tym roku była przecudna, ale bywały lata, że były przymrozki, były opady śniegu, był silny wiatr, był deszcz. W związku z tym wiadomo, że sytuacja zdrowotna, czasem wiek już uniemożliwia to stanie. Pojawiają się osoby młode, natomiast patrząc perspektywicznie na tę kwestię, bo nie chcielibyśmy, aby ona się po 20 paru edycjach kończyła, tylko by ona trwała, bo jeszcze naprawdę sporo przed nami. Przekroczyliśmy już chyba połowę miejsc, które wymagałyby naszego zaangażowania, natomiast materiał, z którego wykonane są te nagrobki, powoduje, że ta kwestia to jest swoiste perpetuum mobile. To znaczy, jeśli na przykład po 40 kwestach będziemy mieli odnowione wszystkie nagrobki, to 40 lat po interwencji i na nadgrobku pierwszym już będzie wymagana kolejna nasza interwencja. Stąd też mam nadzieję, że kwestarzy nie będzie brakować i kolejne nowe siły do tej kwestii będą się angażować. Tak chyba było w tym roku.
Dokładnie tak. W tym roku zupełne otwarcie nowe na nowe miejsce, na którym właśnie się znajdujemy, to znaczy stary cmentarz. Tu oczywiście zbieżność pewnych okoliczności. Powstanie fundacji Nowe Kierunki, która wśród jednym ze swoich celów uczyniła odnowienie, uratowanie tego historycznego miejsca, starego cmentarza. I informacja ze strony fundacji, że podejmując starania o zdobycie środków finansowych, wpadła na taki pomysł, żeby zamiast zaczynać zupełnie nową inicjatywę pod tytułem Zbiórka na Starym Cmentarzu, poszerzyć inicjatywę, która już ma swoją rzeczywiście i markę, i rozpoznawalność, mianowicie akcja Ratujmy Sądeckie Nekropolie, również na to miejsce. I no, zupełnie szczerze mówiąc, gdyby nie inicjatywa nowej organizacji, jaką jest fundacja, pewnie tego miejsca już nie udałoby się nam objąć kwestią. Zresztą myśmy o tym wielokrotnie przy okazji naszych spotkań, bo tu wszystkie decyzje w sprawie kwestii podejmowane są kolegialnie. Reprezentanci wszystkich stowarzyszeń są zapraszani na spotkanie. Reprezentanci stowarzyszeń decydują też we współpracy z konserwatorem zabytków i z konserwatorem Józefem Stecem, który odnawia nagrobki, co będzie wybrane. To nie jest jednoosobowa decyzja, tylko zawsze grupy osób kwestujących. Gdyby nie zaangażowanie tego nowego podmiotu, pewnie tutaj byśmy nie przyszli, nie rozszerzyli tej kwestii, bo gdyby to było możliwe, pewnie zrobilibyśmy to już wiele lat temu. Natomiast obstawienie cmentarzy komunalnego gołąbkowickiego jakby wyczerpywało te możliwości mobilizacyjne dotychczasowych kwestujących. Natomiast wynik, który tutaj został osiągnięty, czyli ponad 3200 zł, wszystkich nas bardzo pozytywnie zaskoczył. To znaczy, ja tak osobiście nawet myślałem, że zebranie koło 2000 to już będzie niezłym efektem. Zwłaszcza, że to jest tak, nowe miejsce, które nie jest tak licznie też uczęszczane jak cmentarz komunalny, gdzie każdy z nas, podejrzewam, ma kogoś bliskiego i bywa 1 listopada. Tutaj oparciem byli oczywiście wierni, którzy uczęszczali przede wszystkim na nabożeństwa i pewnie jakaś grupa sądeczan, które na te historyczne miejsca tutaj się znajdujące, na nagrobki tych kilku ważnych postaci w dziejach miasta się pojawia, czy może nawet na tą część mauzoleum II wojny światowej tam przychodzi, więc tutaj też wielka wdzięczność i jeśli tylko nic się nie będzie złego działo, to myślę, że stary cmentarz na stałe pojawi się w tej kwestii, dlatego że tutaj też no, stan zniszczenia tych nagrobków jest jeszcze większy niż na cmentarzu komunalnym, stąd też i środki finansowe, które tutaj trzeba będzie skierować, będą znacząco większe niż te, które my dysponujemy na cmentarzu komunalnym. Tam są takie nagrobki, które są w całkiem jeszcze niezłym stanie technicznym i wystarczy takich zabiegów, powiedzmy, bardziej nawet kosmetycznych, impregnacyjnych, żeby one przetrwały. Natomiast tutaj na starym cmentarzu będziemy mieli pewnie do czynienia i z rekonstrukcją, przynajmniej częściową i z zabezpieczeniem, jeśli chodzi o odwodnienie, bo tutaj no, one wszystkie stoją w trawie. Na cmentarzu komunalnym jest już ten chociażby plus, że część jakiegoś odwodnienia przy okazji budowy samych nagrobków, impregnacji, innych nagrobków też jakby pozytywnie wpływa na te, które już tam stoją. Ale wchodząc na cmentarz komunalny przy ulicy Rejtana w Nowym Sączu, widać już, co przez lata na tym cmentarzu się zmieniło. Co udało się zrobić, bo rzeczywiście te nagrobki, które jeszcze kilkanaście lat temu no, widzieliśmy, że wymagają pilnego remontu, pilnej renowacji, dziś już są pięknie odnowione. 20 kilka tysięcy, bo taką kwotę zazwyczaj, no tak oscylując koło tej kwoty, udaje się zebrać w czasie kwesty. To nie są duże pieniądze, patrząc na to, ile nagrobków czeka w kolejce i jakie to są prace. Jak Wam się udaje selekcjonować te nagrobki? No bo ja wiem, że tak jak Pan mówi, są pewne rzeczy kosmetyczne, które trzeba zrobić, natomiast są takie grobowce, jak grobowiec Mleczków choćby, który wymaga no, kompleksowej renowacji i w zasadzie poprawy stanu technicznego od samego szczytu no, po samą podłogę. Nie wiem, czy to jest dobre określenie, pewno nie, ale no po sam dół. Tak, to prawda, to był jeden z największych nagrobków i jakby połączyły się dwie rzeczy, jego wielkość gabarytowa i właśnie dramatyczny stan techniczny, bo takim zupełnie największym nagrobkiem był ten, który kończył dawniej starą aleję, grobowiec Dzięciołowskich, gdzie on nie był jeszcze aż tak bardzo zrujnowany, natomiast faktycznie powierzchnia jego była największa, natomiast grobowiec Mleczków, myśmy od kilku lat przypatrywali się mu, jakby no, czekając na ten moment, kiedy będziemy mogli się nim zająć.
zająć. I rzeczywiście te ostatnie rekordy, czyli kiedy już przekroczyliśmy, już nie pamiętam teraz dokładnie, czy to był 2016 czy 2017 rok, wtedy po raz pierwszy przekroczyliśmy barierę 20 tysięcy i dzięki hojności Sądeczan udaje nam się nie spadać poniżej 20 tysięcy, gdzieś już blisko tych rekordowych kwot przez te wszystkie lata oscylujemy. I tutaj no, tak duże środki pozwoliły nam też zająć się tym nagrobkiem, ponieważ jemu groziło absolutne zawalenie, dlatego że tam zaczęły się rozpajać ściany z dachem. Więc po prostu po jeszcze jednej, drugiej, trzeciej zimie rozsadzanie zamarzniętej wody mogło doprowadzić do tego, że po prostu on by się zamienił w gruzy. Tutaj pierwszy i drugi etap, który został wykonany, bo już dwa etapy są za nami. Pierwszy etap właśnie polegał na tym, żeby ustabilizować całą konstrukcję. Na nowo jakby został dach ten spojony, został też pokryty blachą, co powoduje, że już ta woda nie będzie go tak bardzo destruowała jak dotąd. Został też okopany, odizolowany i została odnowiona, a częściowo nawet zrekonstruowana fasada przednia. Ale grobowiec Mleczków jest też przykładem decyzji właśnie, które podejmujemy, żeby niektóre nagrobki etapować. To znaczy, bo oczywiście moglibyśmy całą kwotę tych 24 tysięcy wydać na jedną, na przykład dwa lata temu moglibyśmy całą kwotę przeznaczyć na nagrobek Mleczków i podejrzewam, że gdzieś w tej sumie byśmy się zamknęli z całą pracą. Natomiast zawsze chcemy, żeby tych nagrobków było jeszcze kilka. Bo właśnie, jeśli można nagrobek Mleczków za kilka tysięcy zabezpieczyć tak, że on już się bardziej nie będzie niszczał. Natomiast i dzięki temu zyskujemy czas, że za rok, za dwa zrobimy kolejną ścianę i wnętrze i figurę Matki Bożej, która tam jest piękna i piękna jest, myślę, czeka taka drewniana brama przepiękna do odnowienia, a za resztę pieniędzy zajmiemy się czymś mniejszym, właśnie jakimś nagrobkiem wymagającym tylko kosmetyki, tylko impregnacji i dzięki temu tak statystycznie licząc co roku około 7 nagrobków, tak ja tak popatrzyłem na te nasze sprawozdania, tak od 4 do 10 nagrobków w różnych latach było robionych, więc tak jak mówię, no, statystycznie wychodzi 7 nagrobków rocznie, dlatego że tych potrzeb jest bardzo, bardzo dużo i podjęcie decyzji, co odnowić, też nie jest zawsze proste, bo jest ogrom, prawda? Gdybyśmy mieli, nie wiem, 10 do odnowienia, to nie byłoby problemu. Myśmy przez te 20 lat odnowili ponad 120 nagrobków, a jeszcze około 60 czeka na odnowienie. Też mówię około, dlatego że mieliśmy już takie sytuacje, że jako komisja złożona właśnie ze stowarzyszeń, z konserwatorów zabytków, szliśmy w miejsce, gdzie wiedzieliśmy, że stoi nagrobek, który wymaga naszego odnowienia i ku naszemu zdumieniu tego nagrobka już tam nie było. I to raczej nie z czynników atmosferycznych. On zniknął, tylko jakiejś ingerencji, która spowodowała, że uwolnione zostało miejsce cmentarne. No i znikał nagrobek, który tam stał. Tu zawsze bierzemy też pod uwagę na przykład jakość artystyczną tego nagrobka. Stąd na tegorocznych kartkach, które rozdawaliśmy ofiarodawcom, jest zdjęcie nagrobku Anastazji z Kirszanków-Michalskiej, ponieważ to jest absolutnie unikatowa forma, chyba jedyny na cmentarzu komunalnym nagrobek w stylu neogotyckim. Tu zresztą też ciekawie się składa, że stoimy przed nagrobkiem, który też ma styl neogotycki i to są w zasadzie dwa tego typu funeralne zabytki w całym Nowym Sączu, więc odnowienie tego grobowca Kirszanków byłoby wskazane. Zdarza się też, że mimo iż my ten cmentarz mamy, mówię o cmentarzu komunalnym, cmentarzu gołąbkowickim, my już go mamy jakby spenetrowanego we wszystkich możliwych kierunkach, to jeszcze się zdarza, że gdzieś z jakiegoś ukrycia pojawiają nam się nagrobki, bo na przykład były tak bardzo obrośnięte jakąś roślinnością, jakimś bluszczem, że wydawało się na przykład, że to jest nagrobek współczesny, bo na przykład jego dolna część była z jakiejś płyty lastrikowej czy marmurowej, a okazuje się, że gdzieś w tym obrośnięciu roślinnością wychodzi jakiś element zabytkowy. Na przykład, nie wiem, rodzina kiedyś wymieniła na przykład dół, żeby ten nagrobek był dalej grzebalny, natomiast nie usunęła na szczęście tego zabytkowego elementu sprzed wielu dziesięcioleci i dzięki temu, jeśli to jest nagrobek nieużywany, pozbawiony opieki, my mamy szansę go odnowić. Kiedy decyzja o tym, jakie nagrobki będą odnowione z tegorocznej kwesty? Te decyzje zawsze podejmujemy wiosną. To jest też związane z tym, o czym już mówiłem. Efekt zimy jest też dla nas, pokazuje, czym powinniśmy się zająć. Też wielokrotnie się zdarzało, że mieliśmy jakieś nagrobki wytypowane na kolejne lata. Przechodziliśmy koło nich i mówiliśmy, o, to jeszcze może poczekać. Po czym wiosną okazywało się, że jednak nie. Bo w jakiś dziwny sposób podeszła woda, śnieg leżał, gdzieś to przymarzło, zostało to rozsadzone. To nawet często luty, marzec zrobi nam takie psikologiczne.
fikusy, można powiedzieć, że już wydaje się, że jest ładna wiosna, a gdzieś właśnie jeszcze jakieś wilgoci trochę podejdzie, przyjdzie jakiś nawet nie silny mróz, tylko właśnie taki drobny mróz, który przychodzi przy roztopach, prawda? On rozsadza nam piaskowiec i okazuje się, że coś, co było jeszcze bryłą spojoną w całości, teraz się zaczyna rozpadać i musimy ten nagrobek wziąć wcześniej do pracy. I to jest jedna odpowiedź, a druga odpowiedź, no to jest odpowiedź, którą już znamy, to znaczy jaką kwotą dysponujemy, prawda? I teraz tą kwotę trzeba jakoś rozdzielić, to jest też właśnie czas dla konserwatorów, aby przemyśleć mniej więcej, oszacować, ile który nagrobek mógłby kosztować. No i tak zbierając te drobne elementy w całość, wiosną podejmujemy decyzję, aby to wykonać. To jest też oczywiście kwestia pory roku, prawda? Wiosna i lato są sprzyjające warunki do wykonywania, a to są plenerowe roboty w większości, choć zdarza się, że czasem nagrobek był rozbierany i jakiś element rzeźbiarski na przykład był przenoszony do pracowni konserwatorskiej, bo wymagał tak bardzo skrupulatnej, tak bardzo żmudnej pracy i dopiero potem jest wracany na cmentarz i składany w całości, no ale na pewno to się dzieje wiosną, latem, tak żeby przed kolejną kwestą, jesienią, we wrześniu, w październiku dokonać odbioru prac i móc sądeczanom przy okazji konferencji prasowej zapowiadającej następną kwestę pokazać, co dzięki nim zostało odnowione w roku poprzednim. Dziękuję serdecznie za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Widzom, internautom dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo, dziękuję wszystkim, którzy nas wsparli i którzy kwestowali.